Ostatnie pytanie, kochanie. Panie doktorze, ja tutaj... Kochanie, ciszej troszeczkę, prosimy. Ja tutaj pozwolę sobie... Bardzo proszę, można. Tak, stanąć do pana doktora. To, co za chwilę powiem, nie jest jakby polemiką z panem doktorem, natomiast jestem w posiadaniu danych i one nie są taką tajemnicą. One są w internecie i zdążyłem zauważyć, taką mam uwagę. Pan powiedział o kwestii głębokości 3 km. I teraz tak, z tych danych, które też się podpisa, to jest druga opcja. Mamy jedną opcję pana i całego stowarzyszenia. Druga opcja mówi zupełnie inaczej, to znaczy nie tak do końca inaczej, ale zmienia całkowicie strukturalnie kwestie naszych bogactw naturalnych. O co tu chodzi? O, chodzi o czarne złoto. Gigantyczne, znajdujemy się na gigantycznej bańce ropy. I gazu. I gazu. I teraz opracowanie, które posiadam, jest wydrukowane na moim blogu. I to są kosmiczne ilości. Cały list polega na przykład z ropą, że nie dla picu koło Rozewia gonili platformy wiertnicze. Dlaczego? Bo tam jest taki gigantyczny jęzor idący w Bałtyk z ropą naftową, z takim zbiornikiem. Mało tego, to co się w Arabii Saudyjskiej pompuje, w Katarze, w Emiratach, to jest nitka, która się kończy na Morzu Północnym. Tak jest, która się kończy na Morzu Północnym, a przechodzi przez Polskę, Ukrainę i co? Krym. Stąd właśnie to zajęcie Krymu i wszystkie problemy. Tam miały być właśnie te odwierty. Ale po co to tutaj mówię? To nie dotyczy tylko ropy, ale materiałów strategicznych, przemysłu lotniczo-kosmicznego. A więc to są rzadkie metale, które są w tak ogromnej ilości, że koncerny amerykańskie już się biją tutaj rękami, nogami, zębami, żeby po prostu to eksploatować. I ogólnie nam jest znana taka polityka, że już Polska jest podzielona. Grupy niemieckie, grupy rosyjskojęzyczne, bo to nie są Rosjanie i to też nie są Niemcy. Oni z ogromnymi pieniądzmi wchodzą, tutaj wykupują i tak dalej. Cała tajemnica wykupu lasów. Wiecie, na czym polega na przykład tajemnica wierceń w Yellowstone, Stanach Zjednoczonych? Tam są ogromne kompleksy leśne. Wystarczy wyrąbać dziurę, wyrżnąć lasy i tam się montuje wieżę wiertniczą i pompuje się ropy. W tej chwili też eksploatowana jest ropa właśnie jako zapasowa w parku Yellowstone. I tutaj, kiedy są tereny orne, leśne, potrzebne są leśne, żeby właśnie w tych puszczach wyrąbać dziurę, postawić wyżkę i pompować co się da. Cała sztuka tutaj polega na tym, że w czasach komunistycznych Rosjanie mieli technologię głębi wiercenia do 7 km. W Polsce też to było. To żadna tajemnica. Z 7 km mamy ropę, którą pędzi się do Płocka rurociągiem, która jest zasiarczona. Natomiast my mamy super arabską ropę. Dlaczego ona się nazywa arabska? Ona ma pewne takie lotne właściwości i ona jest podobna do ropy libijskiej. Te dane możemy po prostu znaleźć w ilościach. Ja tutaj nie strzelę z pamięci, tylko chodzi o główny wydźwięk. To, co pan tutaj mówi, jest zgodne z tym, co stowarzyszenie działa. Natomiast to, co tu jest motorem napędowym niszczenia Polski, niszczenia wszystkiego, co się da, wynaradawiania Polaków, to jest cały, powiedzmy, mechanizm, główna przyczyna tego, tego, o czym my tutaj mówimy, o tych wszystkich problemach i tak dalej. Ponieważ my jesteśmy najbogatszym krajem Europy, jeżeli chodzi o na mieszkańca, albo świata. O, tutaj pan, jak pana godność? Bauerek. Pan Bauerek. No, pan Bauerek jest świetnie zorientowany. A więc tutaj on też tutaj potwierdza takie słowa. Zaraz będzie miał wykład. Zaraz będzie miał wykład, a więc to wszystko jest... Czyli teraz tak, w czerwcu byłem nad morzem i co chcę powiedzieć? Płynę statkiem z Międzyzdroju w Dynałów i z rozbrajającą szczerością obsługa statku informuje. Proszę państwa, po lewej burcie jest gazoport. Tak.
i stamtąd będzie przywożone drewno do lasu. To znaczy, to już moje słowo. Będzie przewożony gaz skroplony i w gazoporcie będzie realizowany. Co ciekawe, jeżeli mamy tutaj, tak jak pan doktor powiedział, pan doktor powiedział o tych ilościach gazu, to słuchajcie, to jest kwestia no właśnie tej polityki, o której mówimy, ale to jest, słuchajcie, to jest moje zdanie, więc spokojna głowa, proszę się tam nie emocjonować. Sprawa, jeżeli Polska się pogoni na wschód, w sensie na wojnę, wygoni się Polaków, no to wiadomo, kurek zostanie zakręcony. To są proste rzeczy. To ten gazoport jest potrzebny jak woda rybie. A w tym momencie, jak już będzie pokój, jak się Rosja podzieli na kawałki i ona już nie będzie takim gigantycznym państwem, to wtedy będzie można tutaj wiercić i tym gazoportem eksportować. O, mniej więcej tak tutaj powiązałem, czyli generalnie są te wszystkie idee związane z tym, co jest pod nami. Czyli my jesteśmy tak bogaci, dlatego te wszystkie problemy... Dlatego tak biedni. Dlatego te problemy właśnie są takie, które tutaj omawiamy. To jest właśnie cała tajemnica. Jesteśmy bardzo bogaci, tylko nie możemy z tego korzystać, ponieważ są siły, które pilnują tego, żebyśmy nawet nie mieli w świadomości tego, co my mamy. Mało tego, jeszcze mamy inny problem jak historia. Kim jesteśmy, skąd pochodzimy? Ja to wszystko opisuję na swoim blogu i filmach na YouTubie pod moim nazwiskiem. Proszę powiedzieć ten blog i te, żebyśmy mieli się odnieść. To jest... Wystarczy w internet wrzucić Mariusz Szczytyński, tam wyjdzie YouTube, znaczy nie, YouTube tam... Znaczy tak, wyjdzie blog, który ma taki kodową nazwę Red October MSZ. O, w ten sposób, to wszystko. Ostatnie, tak, na koncert pan musi dostać zdanie, pan doktor.